Samir, you're breaking the car! Będziemy śmigać kombajnem. O, poważnie? Request nie ma crossplaya między Steam a Microsoft Store i nawet chyba między PC a Xboxem. Uuu, poważnie? No to słabiutko, to bardzo słabo. To ja myślałem, że pogram na przykład, jak ktoś ma na Steamie, to z ludźmi ze Steam. Oh, fuck. Tu się wyprawia. Aha, tu mamy tyłem, tak? What the fuck? Nie, no tutaj chyba tylko na kamerze zewnętrznej, co? Co tu się wyprawia, ty? Panie, to moje pole, kurwa, moje pole! Każdy... Uuu, wyleciałem. Rozwalił mnie ktoś. O! Aha, bo tu muszę czekać do końca. Respawn, dawaj, respawn, kurde. Możemy się respawnować, nice. Mamy dwójkę. Uszkodzenia realistyczne, więc tutaj wszystko się bardzo szybko niszczy. Bam! Kurwa, moje pole! Tutaj mamy kogoś. Ach, chciałem tamtego, co miał mało zdrowia. Jest ktoś bardzo rozwalony, czekaj, czekaj, czekaj. Ten, tylko trzeba na dotyk, on już jest na dotyk, zobacz. Prawie nie ma zdrowia. Nie, nie mogę do niego dojechać. O, ktoś mi go zabrał. O, ktoś go zabił. Dziwnie się skręca tym. Czekaj, wezmę kamerę, o. Zobacz. Bam, ty ten się jakoś odwrócił? Silnik tylko z prawej strony słychać, nie? O, ja pierdolę. Jeszcze raz, respawn. Dziwnie się tym skręca, strasznie. A mamy kogoś dowalonego mocno. Czureczka, nie udało mi się w niego trafić. Mega jest ta gra. Ale też przykre jest, że nie można, nie może grać Steam z Windowsem na przykład. Microsoft Store, nie? Bam, bam, bam! Będziemy... Uuu, ktoś mnie rozwalił zanim tego zdążyłem rozwalić. Kurwa, Piotr! Tu jest ktoś mocno dowalony. Dawaj go, dawaj go! Dawaj go, nie mogę dogonić! Kurde, buja tym samochodem! Czekaj, na wstecznym, tu się chyba wstecznym lepiej rozwala, co? Ktoś na moim samochodzie był. Czy jak to się nazywa? Tatę, ratuj! Tatę! Dzwoń po Waldka! Mój samochód się zniszczył! Ooooo! I poleciałem. Jeszcze raz. Tu! Bam! Ej, powinien... Ej, ja go chyba nie rozwaliłem. O! Zatowałem się. Nie można wykręcić! Tego! Pig! Jest! Zdobyłem killa. O, sam się rozwalił! Kurde! Wolał się sam rozwalić niż mi dać killa. Straszne. Tutaj mam kogoś. Pig! Ale nie rozwaliło go. Ach, szybko reset. Ej, to resetowanie jest OP trochę. Kurde, i poleciałem. Powinienem zmienić nick teraz na Zetor albo na, jak się nazywa ten taki polski kombine? Bizon chyba, no nie? Jakoś tak był, jakoś tak się nazywał. Bizon albo coś takiego. Do farminga był no, taki mod, że można było tym kombinem śmigać. A, okej. Okay. Który? Szósty? Niedobrze. Ja chcę jeszcze raz. Będzie powtórka? Bizon był, tak? Zrobiłem bonus target, ale musimy to powtórzyć. Ja tam za słabo wypadłem. Nie no, mam niby zaliczone, więc... completed... Okej, okay, dobra. No to zaliczyliśmy, to zaliczyliśmy. A co tutaj mamy? Co to jest? Czekaj, co tam... Co mamy tu robić? Które... Racing Track Sport Change to... High Speed Racing Action Epic Crashes. Crashes. Okej, okay. spróbujmy to. Czyli musimy wziąć samochody z klasy B. Słuchajcie, to już nie są żarty. O, bierzmy tą świnię. Patrzcie, to wszystkie samochody tutaj. Klasa B, to jest nawet ten Razor jakiś. Dobra, ale
zacznijmy od świni, okej? Okay? Na świnie długo czekałem. Spróbujmy, zobaczymy. Będę jechał świnią teraz. Ten kombajn wyglądał jak Wistula. Okej, okay, mamy. To jest moja fura. Jej chyba nawet nie można przemalować, ale można ją tuningować. Więc tak, dajmy, bo tu będziemy mieli po asfalcie wyścigi. High speed, dodajmy standardowe ustawienie. Tutaj możemy troszeczkę odblokować dyferencjał i to zostawimy tak. No spróbujmy, zobaczymy jak nam pójdzie. Trzymajcie się. O, ty kurczę, ale przyspieszenie. Świnia, moja świnia. Widzicie jak moja świnia wygląda? Tam jej nostę. Ty, mi się coś z tyłu otworzyło. Tam jest dostęp do silnika, to jest moja maska z tyłu. Ja mam silnik z tyłu. Właśnie co mam z tyłu napisane. Ej, to jest wyścig, normalny wyścig samochodów, nie? Ja tutaj powinienem się postarać. Ja wziąłem świnię na wyścig. Schabowe na kołach, faktycznie. Boże, musimy się tutaj trochę piąć, bo ja tak chciałem tylko ten samochód dla beki wziąć. A tutaj widzę, że jadą na ostro. Ile? Trzy okrążenia, okej. Okay. Przydałyby się w tej grze jeszcze jakieś takie sprinty, no nie? Takie długie, długie, proste, na przykład gdzieś tam przez las. Na przykład w Kanadzie są takie lasy, gdzie długo, długo się jedzie przez las po takich prostych drogach, żeby gdzieś tam dojechać. Fajnie jakby dodali taki kanadyjski las, taką mapę ogromną. I żeby w ogóle można było długo jakoś tam przez las jechać i wiesz, przetrwać. Jak w Flataucie, no nie? Było mega fajne. O, trochę mnie poobijali tu. Będą kotlety schabowe od tego obijania. Z mojego... świniowozu. Czy coś na mnie spadło? Rozwaliłem chyba ten... to coś. Teraz weźmy najszybszą furę jaką mam, dostępną do tych zawodów. Co wy na to? Weźmy sobie to. Mam trochę kasy, może zainstalujmy jakąś część. To już mamy do klasy A. Dajmy sobie to. Podejrzewam, że samochód nie ma żadnej zbroi. A moglibyśmy tutaj coś dodać, zobacz. Na razie spróbujmy się pościgać bez zbroi, co? Ale popatrzmy sobie co jest dostępne do tego samochodu. Tutaj z tyłu nam się zbroja instaluje. Fajne, kurde. Jezu. Dobra, tu mamy coś z boku. Ja widzę, że te zbroje są takie same dla wszystkich samochodów, tylko no, dopasowane są, no nie? Do każdego auta. Aha, jeszcze możemy sobie wizualne rzeczy pozmieniać. Fajne koła, w ogóle spoko ten samochód jest. Fajnie wygląda, taka kalibra trochę, no nie? To jest kalibra. Z tyłu coś ale Nissan GT-R R32. Przodu kalibra. No kalibra! No kalibra to jest. Ty, ale felgi tu ładne. Nie no, muszę je mieć. Ile to kosztuje? Chcę takie białe felgi z tyłu i z przodu. Bierę je. Się robi taki japoński wóz. A czy jakie wydechy można mieć? Tutaj nie pasuje trochę, bo przez próg wystaje, no nie? To tam co daliśmy. Dajmy to z boku tutaj. Dobra, maska. Jakieś wloty, ty. O, spinki mamy chyba. To nie będzie nam maska odpadać, się przyda. Takowy spoiler jakiś. Jest trochę tych części, ale większość tych części to chyba takie same we wszystkich samochodach są, no nie? Także do niektórych chyba nie opłaca się tego nawet instalować. Co? Aha, grill, tak? No i możemy dać coś na dach śmiesznego. Czy robimy taką typową wersję sportową, wyścigową samochodu. Bez żartów, bez śmieszków. I ten misiek patrzący do tyłu, kurde. Mega, mega. Kosmetyczne rzeczy są spoko. Okej, to możemy jeszcze w sumie przemalować samochód na jakiś inny kolor. Są jakieś wzorki. Takie już gotowe. Dajmy ten czerwony może, co? Nie będziemy tutaj za dużo się w to bawić. O, coś takiego. I gitarka. Zapisujemy. No i lecimy dalej, zobaczymy. Ten samochód jest już przykokszony na bogato. Jak offense to wzmacnia front, jak defense to tył i boki. To jest dobry plan. Teraz zrobiłem tak samochód, żeby no, ścigało się nim dobrze. Aha, jeszcze możemy tuna sobie polepszyć. Tu mamy trochę offroadu, więc tak dajmy sobie takie ustawienie. Trochę przyblokowany dyfer i... no i powinno być dobrze. Zobaczymy. Jedziemy. Wycieraczka, ty! O, 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 o!
ale ciśnie to fura, kurczę, myślałem, że się tu zmieszczę w zakręcie. Patrzcie, tutaj mamy nawet ściętą kierownicę na dole. Oh shit. Trzy okrążenia, nie jest dobrze. Uuuu. Dostałem dupszota na bogato. Tu już ktoś pół przodu nie ma. Ej, ja w ogóle jestem jakiś taki zgnieciony, no nie? Zobaczcie. Jakoś tak kierownica nie jest na środku ekranu, niepokojące, co? ABS-u nie ma. Ja sobie te wszystkie kontrole trakcji, ABS-y, stabilności powyłączałem. Lepsza zabawa jest. Jest trudniej, ale da się do tego przyzwyczaić. Trzeba pulsacyjnie hamować hamulcem nożnym. Ej, coś jest ewidentnie nie tak z tym autem. Jedzie prosto. Czekaj, weźmy kamerę zewnętrzną. Aha. Czekaj, co jest? Aha! No to może mieć jakiś wpływ na jazdę chyba, co? A na razie jedziemy, póki jeszcze żyje. Ci też się tu rozpieprzają, zobacz. Ty, ale ogarnąłem ten wyścig. Ja myślę, że jestem w stanie go powtórzyć i pojechać lepiej. Oż ty w mordę! Patrz gościa, pod sam koniec. Tak mnie zdupił. Nie, nie mogę. O kurwa. Ja, co się stało? Masakra! Ej, cały wyścig jechałem pierwszy. O Boże, to było okropne. Kurwa, sąsiad! Ten właśnie co mi tu wyskoczył. I powtórka. Już znokautowany. Kuźwa. Patrzcie, jak mi się deska zgięła. O Boże. Pokażę samochód. Daj, da się tu obrócić kamerę? Jakoś? Byłem tutaj na klawiaturze, ale nie mogę. Jaka sieka, jeszcze raz. Tak tu już, zobaczcie co się dzieje, no nie? O fuck. Ja pierniczę. Nie ma szans. Jeszcze raz. Chód strasznie zwalnia. Co? Ej, od czego ja się odbiłem? Halo? Tam z tyłu robił. Dobra. Spoiler mi już urwało. Samochód już się skrzywił. On jest, kurczę, bardzo delikatny. O kurde! Dobra, jedziemy. Ej, niemożliwe, on powinien się mocniej rozwalić. To nie są jeszcze realistyczne uszkodzenia, nie? Zobacz. On powinien się wgnieść razem z kierowcą. Uciekliśmy od tego dziadostwa. Oby teraz tylko powoli sobie do mety. A oni się tam niech między sobą rozwalają, no nie?
mam ta długa prosta. Mam wrażenie, że za mocno przyhamowuję do tych zakrętów, ale jak się za szybko wchodzi, to wypadasz, no. I na trawniku bardzo ciężko jest samochodem tym śmigać. Właśnie nie wiem, czy do tego właśnie nie nadaje. Ale zrobiliśmy. Najlepsze jest to, że to chyba nie jest ostatni w tych mistrzostwach. Chłopie, katastrofa. No, dobra, zmienimy sobie furę na coś innego. Ta jest, powiem wam, strasznie szybka. Nawet bym powiedział, za szybka. No dobrze, weźmiemy sobie tego miśka. No weźmiemy tego miśka. No która fura? Może teraz coś takiego kompaktowego. Coś takiego małego. Mam w ogóle Mini Coopera? Nie mam Mini Coopera. Mam świnie samochód, mam sleeper, czy sweeper bardziej to się nazywa. Wild King. White King. I tu mamy coś a la Ford Escort albo Porsche. Dziwaczne auto. Weźmy sobie to małe coś. Przemalujemy go trochę. Tak, świnia, tu świnie też można mieć. My mamy tu napęd na tył chyba, no nie? 1000 kredytów. Czemu tak słabo? Jak tutaj polepszyć prowadzenie w zakrętach? Wywalmy cały armor. Ty, ale cornering nam nie idzie do góry mimo wszystko. A weźmy jakieś auto, które ma dobry cornering. O, może tak. Aha, on, to auto nagle się pojawiło w klasie A. Boże. O, tutaj mamy coś takiego. I spróbujmy go jakoś tam dociążyć. Nie można, kurde. To jest klasa A. Coś, co ma dobre pokonywanie zakrętów. Tu mamy cornering na 1, tu mamy na 4, tu mamy na 6, tu mamy na 8. Da się tutaj zdegradować go. W ogóle co to jest? Jakiś Ford RS200 albo coś takiego? Ty, da się, patrz. Klasa B już jest. Jak byle co zainstalujemy, ekstra. No dobra, on niby pokonuje super zakręty. Że to jest super auto na zakręty. Testujemy go? Zobacz, ty. Dobra, tu nam się przyspieszenie trochę popsuje. Musimy go zdegradować do klasy B, instalując mu jakiś delikatny pancerz. Nie chcę mu mocy odejmować. O, no, a możemy taką szybę dać nawet, nie? O, pewnie. I możemy mu dodać jeszcze trochę mocy. No i dajmy tego miśka na dach, no jak już pytacie o niego, spoko. Damy sobie. Czyli ten samochód jest chyba dobry na zakręty. Z tego, co mówią nam statystyki, no nie? Zaraz się okaże. Okej, tu już klasa A i tu mamy klasę B. Spoko. I tak, jeśli chodzi o wizualne rzeczy, to no dajmy tego miśka na dach. Ej, ale bez sensu! On jest tu ustawiony do przodu! To nie tak! Oh my god. Czy polecam GT Omega Classic? A co to jest? Nie, no dlaczego ten misiek jest do przodu? Wszystko popsuli! Misiek ma do tyłu się patrzeć na przeciwników, no nie? Co do ciula? O, dawaj takie kapcie. O! Będziemy mieli taką wyścigówkę. Jaki wydech. Ja tego wydechu i tak nie widzę. Dajmy coś takiego, Boże. Dobra, to nie chcę kasy na to wydawać, więc po prostu użyję to, co mam już w garażu. I te części wizualne, zobaczcie, one nic nie zmieniają, nie? Ten samochód wygląda na to, że on jest bardzo dobry na zakręty. Do tej pory wybierałem jakieś takie, no, słabiaki. Mamy furę gotową. Jeśli chodzi o malowanie do tego, możemy sobie dać żółte. Mamy jakiegoś czachora, niech będzie. No i jedziemy. Zobaczmy. Powinien na zderzaku być misiek? Nie, ale ten misiek obrócony do tyłu to jest genialny. Mi się strasznie to podoba. Fajne to jest. Okej, gdzie moja fura jest? Tu same widzę bez pancerza samochody. Patrz, co to jest. Dobra, będziemy mieli tutaj chyba... Obniżymy tu. Dyferencjał. I tutaj tak zrobimy. Chociaż nie, czekaj. Dajmy ustawienie na środek. Wcześniej mi samochód trochę słabo hamował. Jedziemy. On jest niby dobry na zakręty. Zobaczymy. Poety. Tutaj wszedłem tak na bogato. Jak widzicie, trochę uszkodziłem furę. Dwa okrążenia tylko. Ty, jakie długie proste. Tu jakiś spowolnić tempo albo coś? Jest. Masz. Bam! I sru! I sru! I koło odpadło i rozwalony. Pierniczek, katastrofa.
Aha, a Misiek sobie siedzi. U Miśka wszystko w porządku jest. Nie wierzę. Ktoś się sekundę przede mną. Ja jestem poza torem. O Boże, co to było? Iwan, coś ty zrobił. Samiriu, breaking the car! Ej, muszę zobaczyć powtórkę tego. Co tu się wydarzyło pod koniec? Uwaga. A, przede mną jakiś gościu i ja z tym Miśkiem. Kurde. Patrz, jaka sieka i wyleciałem poza ogrodzenie. Patrz. Poleciałem na trybuny w ogóle. Na trybuny poleciałem z tym samochodem. Ładnie. I co, chcielibyście na trybunach być, na takich wyścigach? Ale Misiek dalej siedzi. Misiek się nie przejmuje. Dobra, i tutaj zresetowałem sobie pozycję. Zobaczmy, co się tu wydarzyło. Ja już nie miałem zdrowia w ogóle. Misiek to twardzie, no. Że też broń złotego śladu za sobą mi zostawił. Patrz, patrz. Tu w powietrzu wszystko. Cyk, tu jeden gdzieś piruety robi. Ten mnie jeszcze tu pchał, Boże. Ile wraków tu się pojawiło. Mega jest ta gra, powiem wam.